No elo, dzień doberek, witam was bardzo serdecznie kawuncją tego pięknego, nie wiem jakiego dnia, bo nagrywam na zapas. U mnie jest ciemno. Dobra, wracamy sobie do naszej gierki, ale zanim za... Okej, jestem z powrotem. Halo? Dlaczego wszystko przeciwko mnie? Dopiero przy nagrywaniu czwartego odcinka się zorientowałem, że miałem cały czas grę przesuniętą w lewo. Dlaczego w ogóle ta gra była przesunięta w lewo, a nie na środku? Nie rozumiem. Nie mam pojęcia. Dobra, teraz powinno być wszystko ok. Tak czy inaczej, witam was, kawusią. Docencie proszę to, że przesunąłem ekran na środek. Ha, bardzo śmieszne, Tomasz. Nie no, bardziej bardzo miło, jeżeli zostawiście łapkę w górę i może jakiś komentarz, najlepiej pozytywny. Ale fajnie, możemy grać. O, dostałem, halo, nie mogę. Nie mogę po tym się wspiąć, okej. Co w związku z tym, że zagrałem na pianinie? Wygląda na to, że pianino musi jebnąć do góry. Po mojemu picobello. Dostaliśmy osiągnięcie za zagranie melodii z kozak. Mogę po klawiszach skakać. I też to działa. No i spoko. Tu mamy przejście w lewo. Ale. Tutaj mamy na kluczyk, ok. Wygląda na to, że koleżka musi nas... Widziałem cię, kawalarzu. Wziąłem cię, kawalarzu. Mamy pistolet za nią. Rozjebana. No i gituwa. Więcej ich nie ma. Stąd możemy, zakładam, do góry podnieść i sobie tu otworzyć bez problemu. No, kawka jeszcze gorąca, kawka z kakałkiem jest dla mnie bomba. Nie, to jest dalsza część szkoły. Ja miałem nadzieję, że to koniec. Nie idź do niego. Aha. Motek był niepotrzebny, chyba jednak. Masz mordercze skłonności, koleżko. Nie, żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało, póki nie są nakierowane we mnie. Skierowane we mnie. Nie wiem, czy czuję się przy tobie bezpiecznie. Jak mam być w pełni szczery. Idziemy na górę.
autentycznie. Ja przestałem się czuć bezpiecznie przy tobie, koleżko. Dobra, na górę trzeba na pewno wejść. A jednak nie. Posadź mnie, ziomeczku. Tutaj, tędy musimy wejść. I ty tędy wejdziesz sobie. No dawaj, dawaj, dawaj. Weź ty to otwórz, ty jesteś kurde silniejszy, mam wrażenie, ode mnie, co? A nie, we dwóch możemy to. Six była mega w ogóle silna. Nie pamiętam, co ona dokładnie tam robiła, ale były rzeczy, co ona takie kurde... Jak na takie małe dziecko wydawała się dość silna, a my tu nie jesteśmy tacy chyba się... silni. Dobra, czyli przemieszczamy się, kiedy ona gra. Bo podłoga strasznie skrzypi. I krzesło strasznie skrzypi. Jezus Maria. Dobra, dobra, idę, koleżko. Co tu robi kozioł w ogóle? Do przeskakiwania. Ona teraz przestanie grać, prawda? Prawda. Nie jestem pewien, w którym to momencie się dzieje. A jak ja tędy przejdę? Nie, ja muszę tego kozła przesunąć, który jest koło niej. Teraz. Teraz. Dobra. Czuję się kurde osaczony tutaj. To straszliwie w tej grze. Mogę wygląda to, że mogę normalnie biegać jak mam na grę. Niepotrzebnie się skradałem bezsensownie. Niepotrzebnie bezsensownie. Bo ona tego po prostu nie słyszy. Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Daj mi spokój!
O Jezus Maria, możemy wyjść? Proszę? Oj się... O, zestresowałem. O Jezus Maria. O Jezu, jakie to dobre. Mokro i zimno, chodź, tak, wezmę cię za rękę, chodź. Chyba nie będziemy mieli już z nią do czynienia, Jezu, jak dobrze. Tam chyba nie ma co iść, z tego co widzę, lecimy dalej tutaj. Co za chory most! Co za chora kładka, kto to wymyślił? Dobra, mogę to przyspieszyć troszeczkę. Jezus ma idealne na miniaturkę. O Jezu, jak dobrze. Jak to pięknie wygląda. Pięknie i strasznie. Jezu. O co chodzi? Czemu tak woda dziwnie spływa po tych ścianach? Wygląda jakby się topiło, albo jakieś cienie były. Dobra, co jest tutaj? Zamknięte tu jest. Wygląda na to, że... Jezus Maria. Czy mogę tam wejść na dół, ewentualnie tam przeskoczyć? O. Aha! Nie rozumiem. Może coś z tym telewizorem muszę zrobić. Za to mam złapać! Z tej strony, rozumiem. No dobra, w sumie jest podświetlone, ma to sens. Ten kamulec przeszkadza, jego trzeba zabrać stąd. No, mogę go zabrać? Nie mogę go zabrać. Okej, rozumiem. Tu dalej nic nie mogę zrobić. A ta deska? Nie wiem, ja bym kombinował, żeby tą deskę wsunąć tu na górę i zrobić z niej kładkę. Ale no nie mogę jej złapać. Odsuńmy to z powrotem. A, nie mogę tak. A, czekaj, jak zamknę to. Okej, ma to sens. Tomasz, jesteś oficjalnie geniuszem. Nie jestem, ale... Ale kurde, czuję się troszkę mądrzejszy niż przed chwilą. Z tą wiedzą. Aha. Nie musiałeś mody zaskakiwać. Dobra, rozpędzamy się. O, teraz doskoczyłem. Dobra, ty też doskoczyłeś. Nie muszę ci w żaden stopniu pomagać. To git. Gdzie nas teraz wywieje? Czapeczka! I... Telewizyjny chłopczyk. A czapeczka czy udeczka? Udeczka. Mogę ją... Ten? Chodź, udeczko. Wezmę cię ze sobą. Nie wydaje mi się, czy... No, nie ma tu nigdzie kałuży, tu jej nie wezmę raczej. Przejdźmy sobie tutaj. O nie, co ten kubraczek żółty tu robi? Ja się pytam. Czy to jest Six? To jest Six?
Ale zwrot akcji! To jest jakby prequel pierwszej części. O, kapelusz. Ale trochę za duży na mnie. Nic tu nie było więcej ciekawego? No chyba nie. Tu już nie wejdę z powrotem. Chodź ze mną, Six. Jo, ale poruło mi to beret. Ciekawe, co będzie w trzeciej części w takim razie. Tego nie przesunę. Okej, podsadzisz mnie jednak. Miałem taką nadzieję. I od tamtej strony będę mógł to zepchnąć. To kapelutka nie ruszę. Tu zeskoczę sobie kulturalnie. Idę do ciebie, Six. We dwójkę? We dwójkę. Ale zwrot akcji, ty totalnie się tego nie spodziewałem, że to będzie ta postać. Niby włosy się zgadzają, ale kurde. Tu coś się zadzieje. Czy to jest wejście do nowej lokacji? Tak po prostu? Co tu się stanie? Szkoła, najlepszy okres w moim krótkim, okropnym życiu. Jezus Maria. To wygląda, tu jakieś bandaże leżą, wygląda to jak jakieś kurde, nie wiem, klinika, szpital? Jezus Maria, taki szpital, w którym nie chcę się znaleźć? Absolutnie. Tam ktoś jest. Na wózku. W tym szpitalu bardzo nie chcemy się znaleźć. Która to jest minuta nagrania? Ja sobie najpierw sprawdzę. 19. No to luźno. To na razie bez problemu. Zdówmy sobie. No daj, pomóż mi, Six. Nie wiem, jak się nazywa nasza postać, do tego nie dotarłem. Co za chore gówno. Dlaczego tu są takie przepaście? Ale ty zwinna. Do góry, do góry, do góry. Okej. Czemu te łóżka tu wiszą? O co chodzi? Tam w jednym łóżku to ktoś leży w tle. Nie złapał się. Ale klikałem. Klikałem, żeby się złapał. Nie trafiłem. No kurde, jest to niepraktyczne momentami te sterowanie padem. Płynniej na pewno mogę sterować. To nie ulega żadnej wątpliwości, że dzieje się to płynniej. No, ale kurde, nie mogę wyczuć tego, w którym miejscu dopiero dokładnie ten celuję. Co ty robisz, Six? Biegasz w miejscu, okej. Dobra, mamy to. Mamy to. I mamy to. Tu mamy korki, których nie widzę sensu wyłączać. Nie wiem, po co mielibyśmy to robić. Tu są drzwi. A tam jest inny korek. Co się stanie, jak otworzymy te drzwi? Czy możemy w ogóle je otworzyć? Nie wygląda na to.
Tutaj korek trzeba wsadzić, żeby windę odpalić. Jak wyłączymy te korki, czy ktoś tu kurwa przyjdzie? Czy mi się wydaje? Mam złe przeczucia co do tego. Wyjmowanie korków w szpitalu zwiastuje tym, że ktoś się tym zaraz zainteresuje. Tak mi się wydaje. Dobra. Mogę... Chodź mi pomóż, pomóż mi Six, bo to zaraz pierdolnie. Dobra, winda pierdzielnęła, zrobiliśmy czasówkę. Bez problemu. O Jezus Maria. Ta kratka to kurde... wygląda idealnie tak, jakby ktoś chciał przez nią sięgnąć. Latarka. Jak się włącza latarkę? Mam bardzo, bardzo złe przeczucia. Mimo wszystko poszedłbym tu i obczaił, co tu jest. Coś tak czułem. Cześć, chłopczyku. Coś tak czułem, że tu mogę coś znaleźć. Czapek żadnych chyba w szkole nie znaleźliśmy. Oprócz... Nie, znaleźliśmy jedną. Tą piłkową. Ale później nic. Podoba mi się sterowanie latarką. Jest dalej niepraktyczne. Na gałce nie do końca wiem, w którą stronę wyceluję, jak trigger ruszę, ale... Tam są otwarte drzwi. Czy ja chcę do nich iść? Wygląda na to, że muszę. Że musimy. Razem z Six. Światło się tu pali. Czy to jest sala operacyjna? Nie. Mamy zapis. A daj mi napój. Czy puszkę, czy cokolwiek to jest. Dobra. Tak jak myślałem, jest to potrzebne. Telewizor mnie wzywa! O co chodzi? Mogę się obracać w tym tempie co normalnie, tylko nie mogę się poruszać w tym tempie co normalnie. Teraz w tą stronę. Okej. Okej. Znowu jesteśmy tutaj, gdziekolwiek to jest. O co chodzi? Yeah! Wee! No i chuj, wyjebało kablówkę.
What's next? Next is, że trzeba poszukać korków. Rentgen. Misiu ma kluczyk. Jest na rentgenie. To się źle skończy, prawda? Trzeba go rozpruć. Aha. Masz zamknąć mordę? O co chodzi? To jest ten misiu? I co, i teraz zrobię tak? Tamta zabawka ma kluczyk. Co w związku z tym? No, co się stanie, jak wejdziemy tutaj? Może od tego zacznijmy. Jakby nie bez powodu jest tu winda chyba. Odnoszę takie wrażenie. Krematorium. Okej. Jezus Maria, co za chore gówno. O nie. No daj mi tę zabawkę. Czy ja muszę wziąć też jakąś zabawkę i ją tam sfajczyć, żebyś ty też wrzuciła tam to, co trzymasz? Jesus Christ. Naprawdę? Naprawdę muszę to robić? Dobra, weźmy tego misia. Jak już jest tu najbliżej. Chodź, misiu, spłoniesz na stosie. Za swe grzechy. Biedny misiu. Nazwijmy cię Horacy. Miś Horacy. Też tam rzucisz? Tak. Dziękuję. Six chyba nie wiedziała, że to się stanie. Dalej. Zrobiła taką ten. Nie minę, ale. E? A gdzie jest kluczyk? Dalej nie ma kluczyka. O co chodzi? Nie! Powiedz, że to nie w Six jest kluczyk. Proszę, powiedz, że nie.
No nie. Po prostu może to innym, o innego misia chodziło. Kawałek siekiery? Mi się nie chce 10 tysięcy razy chodzić, więc po prostu sprawdźmy wszystkie zabawki. Tutaj jest coś w środku, jest. Tak to wygląda. Jezu, zróbmy to po prostu tak. Spalmy wszystkie zabawki, koniec, kropka. Po problemie. Mi się wydaje i tak, że to jest ten miś, którego trzymam. Nie wiem w ogóle po co nam ten kluczyk, nie? W sensie, tam ma część siekiery tutaj. Coś zabrzęczało metalowego. Tak! Jest klucz! O to chodziło. Bo widzę, że w misiu jest klucz. No i to się by zgadzało. Skoro w misiu jest klucz, to do czegoś ten klucz będzie potrzebny. Na pewno. Chodź tu, misiu. Nie. Nie o to mi chodziło. Chciałem tylko zabrać tą zabawkę. Mogę ją wyrzucić najpierw. Wyjdźmy i wejdźmy jeszcze raz. Poproszę. Mam wrażenie, że za długo już trwa ten odcinek. Miałem chyba za chwilę kończyć czy coś takiego. Ale za dobrze mi się w to gra. A dzisiaj mam dzień wolny, mogę dłuższy odcinek zrobić. Przecież w sumie i tak na zapas. Aha. Okej. Dobra, nieważne, tego nie mogę wrzucić. Niepotrzebnie się bawiłem. Podoba mi się. Podobają mi się dźwięki, które wydaje ten zwierzak. Irytował mnie. Mamy kluczyk! Tak! Nie wiem jeszcze do czego, ale mamy! Najważniejsze, że mamy kluczyk. Nieważne do czego. Do czegoś na pewno. I tym pozytywnym akcentem chciałbym się z wami pożegnać, przypomnieć o łapce w górę, komentarzu i jeżeli podoba wam się to, co lubię, subskrypcji mojego kanału, bo czemu by nie. A tymczasem do zobaczenia. Elo.